Cześć, witajcie z powrotem na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest początek grudnia, kiedy to nagrywam, kiedy wrzucam, nie wiem, jeszcze zobaczę. Ale słuchajcie, postanowiłam, że im wcześniej to zrobię, tym lepiej. Postanowiłam, że nagram sobie, słuchajcie, TBR na 2022 rok. W ogóle nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja po prostu nie mogę uwierzyć w to, że za chwilę jest koniec roku i będzie nowy rok. Jakby dla mnie to się wszystko tak jakoś tak szybko mi przeleciał ten rok, tak mi szybko w ogóle on zlatuje, że ja naprawdę nie wiem kiedy i jak i serio, po prostu mózg na ścianie. Więc może bez zbędnego przedłużania po prostu przejdę do tych książek, które chciałabym przeczytać, ale słuchajcie, nie będzie to taki typowy TBR, ponieważ w ogóle ten pomysł trochę ewoluował, bo na początku chciałam zrobić tak, że z tego to koszyczka będę losować karteczki. Miało to być w formie takiego kalendarza adwentowego, w sensie, że wiecie, że codziennie do 24 grudnia będę losować jakąś książkę i to będzie mój TBR na następny rok. No, ale stwierdziłam, że jednak więcej sensu to będzie miało, jeżeli zrobię to w takim, wiecie, dużym TBR-ze. Natomiast i tak wylosuję tutaj 24 książki. Mam tych karteczek ciut więcej, mam tych karteczek chyba ponad 50. Więc słuchajcie, no wybór jest dość spory. A jeszcze taka ciekawostka, wybrałam tutaj książki, które były popularne swego czasu bardzo na Bookstagramie, na Booktubie oraz w ogóle w polskiej blogosferze. Więc i co więcej, nie wszystkie książki to są nowe książki, bo niektóre tytuły są z przed kilku lat. Także słuchajcie, myślę, że będzie ciekawie. Także tak wygląda, to jest mój koszyczek, tutaj mam właśnie te karteczki i tyle. Tutaj te takie czarne zadrukowane, co widzicie, to słuchajcie, to nie są żadne podpowiedzi, tylko po prostu moja drukarka nie chciała mi wydrukować tego w normalny sposób, więc musiałam tą kartkę, wiecie, żeby po prostu nie marnować papieru, to sobie ją wykorzystałam i napisałam ręcznie te wszystkie książki, tak że sami rozumiecie. No więc tyle, po prostu bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Losuję pierwszą książkę. Oczywiście myślę, że 24 książki na 12 miesięcy to nie jest dużo. Dwie książki z tego TBR-u na miesiąc. No i też wiadomo, że nie będę ich czytać. Wiecie, że teraz wylosuję dwie, to będzie styczeń i tak dalej. Tylko po prostu w danym roku będę się starała właśnie przeczytać te książki. Także tutaj losujemy. Maszyna losująca, zobaczymy. Dobra. Coś mi się chwyciło, nie mam pojęcia co to jest, trochę się stresuję, zobaczymy. A i w ogóle nie brałam pod uwagę drugich części ani trzecich, no bo wiecie. Co tutaj mamy? O, akurat. To tylko przyjaciel Abby Jimenez. Słuchajcie, jest to książka, którą mam na swojej półce i... No i cóż, no bardzo się cieszę z tego, że ją wylosowałam, na pewno będę ją czytać. I dajcie mi sekundę, za chwilę wam ją pokażę. To właśnie ona tak wygląda. Ta okładka jest przepiękna, grzbiet również. Także będę czytać, cieszę się z tego, że ją wylosowałam. Bo i tak w sumie miałam ją w planach, więc słuchajcie, im szybciej to zrobię, to tym lepiej. Także lecimy sobie dalej, to ją sobie położyłam obok, żeby leżała. Karteczkę mam tutaj też przed sobą, także losujemy dalej. Dobra, wylosowałam drugą książkę, zobaczymy co to jest. O! Dziewczyna z dzielnicy cudów Anety Jadowskiej. Jest to, z tego co pamiętam, pierwszy tom serii o Nikicie, jeśli się nie mylę. Także również ciekawie, cieszę się z tego wyboru. Tej książki nie mam akurat u siebie, ale na pewno ją wypożyczę z biblioteki lub przeczytam po prostu sobie na Legimi. Następnie tutaj, o, słuchajcie, Prawdodziejka. Jest to kolejna książka, którą mam, ale nie wiem niestety gdzie. Gdzieś ona mi się zagubiła, słuchajcie, na półkach. Gdzieś leży na pewno, ale słuchajcie, dajcie mi po raz kolejny sekundę, postaram się ją odnaleźć. Szukałam tej książki troszeczkę dłużej niż sekundę, umówmy się. No ale dobra, mam ją, tak wygląda Prawdodziejka. Co ciekawe, ja ją w ogóle zdobyłam, że tak powiem, podczas wymiany książkowej, więc super, mam ją na swojej półce i mam ją w TBR-ze, także
będę czytać w nadchodzącym roku. Losujemy czwartą książkę. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Mam tutaj już karteczkę. Topieliska. Topieliska to jest autorka Ewa Przydrygo, jeśli się nie mylę. Napiszę wam tutaj, w razie czego, jak się nazywa ta autorka. Jest to, słuchajcie, thriller kryminał, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w tym roku. Bo ta książka wychodziła w tym roku. No także słuchajcie, cieszę się. Kolejna książka, która mnie ciekawi. Piąty tytuł, jaki przeczytam w 2022 roku, to Złączeni honorem Cory Riley. Jeśli się nie mylę, tak. Jest to pierwszy tom jednej z jej serii, bardziej chyba popularnych. Także słuchajcie, cieszę się z tego. Wiem, że w ogóle jej książki bardzo polecam, między innymi Ania Literackie Serce, więc słuchajcie, troszeczkę jest to jej wina, że ta książka się w ogóle tutaj znalazła. Okej, słuchajcie, mam kolejną książkę. To już będzie szósta. I mamy Catwoman, Złodziejka Dusz. I to jest książka Sary J. Maas, która została wydana przez wydawnictwo MAK chyba w zeszłym roku. Wiem, że też oni wydawali w tej... to jest chyba jakaś seria taka dziwna. Oni wydawali w tej serii chyba jeszcze książkę Leigh Bardugo, jeśli się nie mylę. Więc też się cieszę, że będę mogła przeczytać tę książkę, że dostałam taką motywację w sumie do tego. Wiem, że ta książka w sumie nie cieszyła się jakimś dużym zainteresowaniem, w sensie takim, że nie dostawała jakichś super pochlebnych opinii, ale słuchajcie, zobaczymy. Mam tutaj siódmą książkę i jest to Harry Potter i więzień Azkabanu, czyli tom trzeci. Super, cieszę się. Też mam tę książkę na półce, gdzieś tam ona leży, ale już teraz nie będę jej szukać. W każdym razie ją mam i będę czytać. Teraz losujemy już ósmą książkę, słuchajcie, jeszcze 16. Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie, czyli właściwie kolejna z dość bardziej popularnych książek, które zostały wydane w zeszłym roku, jeśli się nie mylę. Lub mogę się mylić. Wiecie co, naprawdę, ja już nie ogarniam totalnie co, kiedy i jak w ogóle było wydawane, więc jakby okej. W każdym razie wiem, że w tym roku chyba w wakacje wyszedł drugi tom, więc słuchajcie, zobaczymy. Mamy kolejną karteczkę i jest to Instytut. I tutaj pamiętam, że chodziło mi o Instytut Jakuba Żulczyka. Także też się cieszę, bo ta książka też cieszyła się sporym zainteresowaniem. Zresztą jak większość książek pana Żulczyka, więc zobaczymy. No, liczę na dobrą zabawę. 9 książek wybranych. Lecimy dalej. Słuchajcie, tych karteczek jest coraz mniej. A ja losuję. Zobaczymy. Mam karteczkę. A na tej karteczce A Curse So Dark and Lonely. Mój akcent angielski nie istnieje. W każdym razie jest to książka, słuchajcie, która została wydana przez wydawnictwo Niezwykłe. Wydaje oni również tom drugi i chyba będzie wydawany też tom trzeci. I ta książka też cieszyła się naprawdę sporym zainteresowaniem i naprawdę zyskała sporo pozytywnych opinii, więc cieszę się z tego, że będę mogła poznać tę powieść. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Książka 11. Z popiołów Martyny Senator. Super. Tak, troszeczkę dużo tutaj jest w ogóle takich młodzieżówek, ogólnie młodzieżówek, w takim sensie, że nie tylko romansów, ale też i fantastyki młodzieżowej. No ale tak wyszło po prostu. Tak wyszło. No i następnie w kolejce mamy Cinder. Słuchajcie, tutaj jest przekreślone, bo ja na początku napisałam Scarlet, a Scarlet to jest przecież drugi tom. I musiałam sobie przypomnieć, że pierwszy to jest Cinder, a w każdym razie to jest, słuchajcie, to są dość popularne retellingi baśni. Baśni, dobrze mówię. Więc no, też zobaczymy. Mówiłem, że tam było Cinder, Scarlet, chyba Cress i Winter, jeśli się nie mylę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Następna książka to Złamana lojalność. I z tego co pamiętam, jest to kolejna książka Cory Riley. Więc słuchajcie,
będzie fajnie, będzie obficie, dość w tym nadchodzącym roku, słuchajcie. Także z tego się w sumie cieszę. Dobra, losujemy dalej, maszyna losująca. Mam kolejną książeczkę. I Serce ze szkła. Autorki nie pamiętam, czy to była Emma Scott? Chyba to nie była Emma Scott. Napisałam tutaj, jaka to była autorka. W każdym razie jest to kolejna dość popularna książka, która została wydana chyba z 5 lat temu już. I słuchajcie, jej nakład wyszedł w ogóle bardzo szybko. Swoją drogą, wydawnictwo Filia, bardzo proszę o wznowienie książek waszych, ponieważ nie podoba mi się to mnie i właściwie innym czytelnikom, że nie możemy kupić, kurczę, już tych książek, bo ich nie ma. I ja na przykład jestem z tego powodu bardzo zła. Także no, następna książka, jaką wylosowałam, Szóstka w Rom, Leigh Bardugo. Słuchajcie, ja nie ogarniam tego uniwersum, po prostu ja nie rozumiem. Nie wiem, czy ja mogę Szóstkę w Rom przeczytać bez znajomości trylogii Grisha, czy ja to mogę przeczytać. Ja nie wiem, po prostu ja nic już nie wiem, w każdym razie wylosowałam, zobaczymy. Zobaczymy, po prostu. Może uda mi się przeczytać też tą trylogię, nie wiem. 15 karteczek już mamy, 15 książek wybranych. Jeszcze tylko 9. Okej, okay, mamy kolejną karteczkę. I mamy tutaj, co się wydarzyło w Jonestown. Jest to reportaż. Mam nadzieję, że dobrze go zapisałam, bo zapomniałam sprawdzić. W każdym razie jest to reportaż od wydawnictwa poznańskiego, który opowiada w skrócie o tym, co się wydarzyło w Jonestown, tak? Gdzie było to zbiorowe samobójstwo tej sekty. No słuchajcie, ja mam ją tam na półce, leży na samej górze regału, więc no, super. Dobra, teraz mamy już 17 książkę. I jest to Ostrze zdrajcy Sebastiana de Castella. I jest to, słuchajcie, z tego co pamiętam, jedna z ulubionych książek Anity, Krewius by Anita, więc słuchajcie, czego tutaj jeszcze mogę chcieć? Po prostu. Też mam ją na półce, mam w ogóle całą serię, bo sobie jakoś tak, słuchajcie, uzbierałam. W ogóle wszystkie te książki w sumie wyszły mnie po dychę za sztukę. Głupi ma szczęście, że tak powiem. Kolejna książka to The Call, Wezwanie. I jest to kolejna, bardziej popularna książka od wydawnictwa Nidia, która została wydana już kilka lat temu. Ale pamiętam, że też cieszyła się naprawdę sporą popularnością. Został wydany też chyba drugi tom, ale nie jestem pewna, czy są kolejne. Będę musiała sobie zerknąć. W każdym razie ona też dość długo chodziła mi po głowie, więc teraz super, mam motywację do przeczytania jej w nadchodzącym roku. I następna książka to Metro 2033. Słuchajcie, napisałam to sobie, bo stwierdziłam, że okej, okay, mogę tego nie wylosować, tak? I może to się potoczyć różnie. No ale jak widać, wylosowałam. Zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to przeczytam. Mam nadzieję, że mi się to spodoba i że po prostu mózg nie wybuchnie na ścianę, bo będzie mi smutno wtedy. No cóż. Cóż mogę rzec, no. Po prostu. Zobaczymy. Okej, okay, już zbliżamy się do końca. Zobaczymy, co mamy dalej. Mam tutaj kolejny tytuł. Behawiorysta Remigiusz Mróz. Jest to pierwszy tom serii z... Nie mam bladego pojęcia, jak się nazywa ta seria. Zapomniałam. W każdym razie ja mam tę książkę gdzieś tam, gdzieś ona tam sobie leży. Więc mam ją na półce, będę czytać, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Już coraz mniej karteczek mi tutaj zostało, serio. Zastanawiam się, co zrobić z tymi, co mi zostaną i chyba po prostu nie wiem, do czego się jeszcze wykorzystam może. Zaczynam się teraz stresować. O kurczę. Nie wszystko zostało zapomniane. Napisałam sobie ten tytuł, ale powiem wam szczerze, że nie mogę sobie przypomnieć, kto napisał tę książkę. Dlatego też wam tutaj napiszę, więc no, nie wszystko zostało zapomniane. Z jakiegoś powodu to wybrałam, więc podejrzewam, że jest to coś, co chciałam i tak przeczytać, więc zobaczymy. 21 książek już wybranych, jeszcze tylko 3, słuchajcie. Serio, to nawet już sobie chyba od razu te 3 wezmę. Sobie jakieś tutaj
Zgarnę. Mam trzy. Stresuję się. O Boże. Ciekawa jestem, co tutaj wylosowałam. Serio, czuję taki jakiś dziwny strach. Mamy. O, okej. Okay. Mamy dziewczyna zwana Jane Doe. Jest to książka, która została wydana chyba 3 lata temu, czy 2, przez wydawnictwo Czwarta Strona, jeśli się nie mylę. Był to thriller czy kryminał, jakoś tak. W każdym razie, no, ja tę książkę też miałam w planach gdzieś tam dalszych, więc spoko. Zobaczymy. No i tutaj dwie ostatnie karteczki. O, kolejna premiera, kolejna książka od wydawnictwa Czwarta Strona, jest to Nasz Dom Płonie. Ten tytuł zbierał dość różne opinie, jedni pokochali tę powieść, drudzy ją znienawidzili. Ja jestem ciekawa, do której grupy ja będę należeć, bo zawsze może mi się to spodobać albo nie, zobaczymy. I ostatnia książka. Kulawe konie od wydawnictwa Insignis. I jest to kolejna, bardziej głośna premiera tego roku. Także no, słuchajcie, wylosowałam 24 książki. Powiem wam szczerze, że troszeczkę smuteczek, bo miałam tutaj też wpisaną Wojnę Makową, pamiętam. I szkoda, że jej nie wylosowałam, ale i tak ją chyba przeczytam w przyszłym roku, więc w sumie na dobre wyszło. W każdym razie tutaj została mi, słuchajcie, druga połowa. Także do czegoś to na pewno wykorzystam, do czego to jeszcze nie wiem, ale gdzieś to znajdzie swoje zastosowanie. Także no, słuchajcie, mam mnóstwo karteczek tutaj wypisanych. Także słuchajcie, fajnie. W każdym razie, słuchajcie, mam nadzieję, że taki dość szalony TBR wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzu na dole, czy czytaliście którąś z tych książek oraz czy macie też już zaplanowany TBR na nadchodzący rok, a także czy może w tym TBR-ze znalazły się książki, o których dzisiaj wam powiedziałam. Bo jestem tego bardzo ciekawa. No i cóż, chyba nie pozostaje mi nic innego, jak się już z wami pożegnać. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!